Pani dyrektor, nowa ekopracownia w szkole, dzieci zachwycone. Tak, ta sytuacja, która przed chwileczką miała miejsce, czyli otwarcie ekopracowni, to tak naprawdę jest pierwszy krok do naszej pracy, która teraz się rozpocznie. Rozpoczynamy szereg szkoleń dla naszych dzieciaków, dla dzieciaków z zewnątrz. Będziemy zapraszali również inne szkoły i będziemy się chwalić tym, co mamy. A co mamy? Mamy pracownię. Mamy pracownię, na którą dostaliśmy 75 tysięcy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Graliście bodajże jakiś konkurs w tym zakresie. Świetny wniosek napisaliście. Tak, wygraliśmy konkurs. Jednym z zadań konkursowych było stworzenie filmu przez nasze dzieciaki. Film można zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku. I to był taki główny przyczynek do wygrania konkursu. Co kupiliście do ekopracowni? Jak będzie wyglądała praca z dziećmi w tej pracowni? Wyposażyliśmy ekopracownię w nowy sprzęt, taki jak meble, sprzęt do pomiarów, to są bezprzewodowe czujniki do pomiarów pogody, do pomiarów światła, do pomiarów temperatur. To są również mikroskopy, wszystko jest wyposażone w tablety, w oprogramowanie i laptopy również się pojawiły w ekopracowni naszej i duży monitor interaktywny, który może wizualizować pracę wszystkich dzieciaków i jest złączony, kompatybilny z wszystkimi sprzętami. Mamy również meble, nowe meble, które też pięknie wyglądają. Pani dyrektor, ale słyszę wielki entuzjazm w głosach dzieci i rozmawiając przed chwilą usłyszałam, że dzieciaki będą mogły nawet same przewidywać prognozę pogody, ustawiać tą prognozę na przykład na jutro, na pojutrze. Tak, dokładnie. A co jest cudne, parę dni temu jak żeśmy chcieli postawić ekopracownię, czyli wszystkie sprzęty wyciągnęliśmy, puściliśmy dzieci. Oni nie potrzebowali żadnej instrukcji. Zajęło im to dosłownie chwilę, opanowali sprzęt i sami uczyli nas, jak to wszystko działa. Także myślę, że oni będą głównym motorem, nasze dzieciaki będą głównym motorem, który będzie prowadził szkolenia w tej ekopracowni, bo to są naprawdę chłonni wiedzy i chętni do nauki. Tak, i sprzęt, który tutaj widzimy, jest sprzętem bardzo intuicyjnym i to jest rzecz, która łapią te dzieci w lot. Żyjemy w XXI wieku i te dzieciaki tym żyją na co dzień. To już jest technologia, z którą oni żyją na co dzień, więc szkoła też musi się zmieniać i jedna ekopracownia w szkole to przyczynek do tego, żebyśmy mogli zmieniać się dalej. Pani Ilono, nowa ekopracownia i wielki entuzjazm dzieci do nauki w tej pracowni. Bardzo. Olbrzymi entuzjazm, radość, chęć poznawania nowych rzeczy. Dzisiejsza lekcja poświęcona była głównie odnawialnym źródłom energii i całkowicie przygotowana przez uczniów. Więc myślę, że to tym bardziej wpływa na to, że człowiek też chce wprowadzić ich w tą niezwykłą przygodę, jaką jest nauka, zwłaszcza właśnie z nauk przyrodniczych, które tutaj w Kleverze uczę. Właśnie, o czym dokładnie dzisiaj pani opowiadała uczniom? Dokładnie chodziło o odnawialne źródła energii, ponieważ wszyscy wiemy, że zagrożenia, jakie związane są między innymi ze zmianami klimatu, dotykają nas na co dzień, choć nie zawsze sobie o tym uświadamiamy. Dlatego też dzisiejsza lekcja to jakby kontynuacja wcześniejszych naszych projektów, która właśnie ma na celu ich jakby uświadomić, spotęgować, no i żeby w przyszłości jako mądrzy, dorośli ludzie o tą planetę dbali, tak jak my dzisiaj, mam nadzieję. Pani dyrektor, nowa, wspaniała pracownia w szkole i wielki entuzjazm dzieci, które tutaj właśnie prezentują i widzę, że no, wszystko wiedzą niemalże. Tak jak powiedziałam na otwarciu, przede wszystkim mają szansę uczyć się przez doświadczenie. Nie ma nic piękniejszego niż uczenie się przez doświadczenie, przez obserwowanie, przez działanie. I ta pracownia dzięki temu, że została wyposażona w tyle wspaniałych urządzeń, jest przyjazna,
i stwarza wszelkie warunki nauczycielom przedmiotów przyrodniczych do tego, aby prowadzili swoje zajęcia w oparciu o zdobyty sprzęt. Bardzo nowoczesny sprzęt. Bez pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tego sprzętu zapewne w szkole by nie było albo byłby w jakimś ograniczonym zakresie zakupiony. Na ten moment na pewno nie byłoby nas stać na zakupienie takiego wyposażenia pracowni przyrodniczo-geograficznej. Natomiast właśnie dzięki środkom, które pozyskaliśmy w tym projekcie, udało się wyposażyć to w tyle świetnych urządzeń, które będą służyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale uczniom wielu placówek oświatowych w naszym mieście. Bo w ramach napisanego przez nas projektu będziemy realizować zajęcia otwarte dla innych uczniów placówek oświatowych miasta Wałbrzycha.